Od 1 grudnia przestanie istnieć stocznia imienia Lenina w Gdańsku. Likwidacja już się rozpoczęła. Dobry wieczór. Biuro Prasowe Rządu informuje, że 29 października na wniosek ministra przemysłu premier podjął decyzję o likwidacji stoczni gdańskiej imienia Lenina. Przedsiębiorstwo to formalnie przestaje istnieć 1 grudnia 1988 roku i od tej chwili rozpoczyna się stopniowy proces likwidacji. W swoim programowym wystąpieniu sejmowym premier Mieczysław Rakowski zapowiedział, że jego rząd przejdzie od słów, planów, zapowiedzi do zdecydowanych czynów uzdrawiających polską gospodarkę. Obejmą one likwidowanie przedsiębiorstw nieefektywnych, mało wydajnych, a także niektórych rodzajów zakładów wymagających dotacji ze Skarbu Państwa. Ministerstwo Przemysłu dysponuje listą przedsiębiorstw, w tym także dużych zakładów, których likwidacja jest już przygotowywana lub rozważana. Następne decyzje likwidacyjne będą kolejno zapadać. Premier Rakowski pytał w Sejmie, czy będzie na to społeczne przyzwolenie. Postanowienie o likwidacji Stoczni Gdańskiej, które z upoważnienia premiera podpisał wicepremier Ireneusz Sekuła, wyjaśnione zostało szczegółowo i doręczone dyrekcji i innym reprezentantom stoczni. Nie jest ono zaskoczeniem dla opinii publicznej, ani dla załogi stoczni imienia Lenina. Ewentualność likwidacji tego zakładu była od dłuższego czasu publicznie dyskutowana, m.in. w prasie. Stanowiła też przedmiot analiz komisji ekspertów oraz dyskusji wewnątrz stoczni. Brano pod uwagę różne rozwiązania. Minister przemysłu zaproponował posunięcie radykalne, zgodnie z linią postępowania nowego rządu. Powodem decyzji jest konieczność poprawy wykorzystania majątku produkcyjnego skupionego w Stoczni Gdańskiej i ulepszenie struktury całego przemysłu okrętowego. Jako społeczeństwo mniej będziemy dopłacać do budownictwa okrętowego lub w ogóle przestaniemy dopłacać. Załogi efektywnych przedsiębiorstw okrętowych zyskają zaś lepsze warunki pracy, a wielu szanse wyższych zarobków. Likwidacja Stoczni Gdańskiej jest decyzją powiązaną nie tylko z potrzebami zdrowego rozwoju przemysłu stoczniowego, ale z zasadniczymi, ogólniejszymi zmianami w polityce gospodarczej, które podejmuje nowy rząd. Na przykład wzrost nakładów, m.in. na rzecz gospodarki żywnościowej, ograniczać musi rozmiary inwestycji w innych dziedzinach, na przykład na zwiększanie mocy hutnictwa i powodować przesuwanie nakładów na rzecz oszczędniejszego zużywania stali. Budowa okrętów pochłania zaś wielkie ilości blach i wzrost liczby budowanych statków burzyłby politykę gospodarczą rządu, wymuszając odpowiednie inwestycje hutnicze, surowcowe i energetyczne. W ostatnich latach w Stoczni Gdańskiej następował spadek produkcji, na przykład w 1979 roku zbudowała ona 24 statki, w 1987 9 statków. Pogarszała się zarazem efektywność ekonomiczna produkcji, rosły dotacje ze Skarbu Państwa, wydłużały się cykle budowy statków. Sąsiednia Stocznia Północna osiąga prawie dwukrotnie lepsze wyniki ekonomiczne i ona to może przejąć znaczną część tych urządzeń, które mogą być wykorzystywane tylko do budowy statków, gdyż stocznia ta wykazała, że umie je lepiej wykorzystać. Pogłębiające się z latami trudności Stoczni Gdańskiej miały za przyczynę znaczny, już nieodwracalny spadek zatrudnienia, niedostateczny zostaw od kooperantów, rwące rytmiczność produkcji, zestarzenie się części maszyn i urządzeń, których nie można było modernizować, gdyż mało zyskownego zakładu nie było na to stać. W tej sytuacji wysiłki znacznej części załogi nie dawały satysfakcjonujących się rezultatów. Teraz jest szansa, że to się zmieni. Proces nowego zagospodarowywania majątku stoczni będzie trwał co najmniej rok. Urządzenia produkcyjne stoczni, których nie przejmie stocznia sąsiednia, wykorzystane zostaną do uruchomienia innego rodzaju produkcji, m.in. urządzeń potrzebnych rolnictwu, wyrobów rynkowych, być może urządzeń dla ochrony środowiska. Nowe rodzaje produkcji pozwolą tak wykorzystać maszyny i urządzenia likwidowanej stoczni, aby w krótkim czasie uzyskać wyższą rentowność majątku produkcyjnego, którym dysponowała. Na obszarach produkcyjnych i w halach dawnej Stoczni Gdańskiej rozwiną działalność inne lub nowe przedsiębiorstwa o własnym zyskownym programie produkcyjnym. Działające tu już spółki produkujące na rzecz przemysłu okrętowego będą dalej funkcjonować, a przejmując część oswobodzonych mocy wytwórczych rozwiną swoją działalność. Przed podjęciem decyzji o likwidacji stoczni opracowany został przede wszystkim program zabezpieczenia interesów załogi, zapewnienia wszystkim jej członkom pracy, a tej większości, która ma wysokie kwalifikacje i dobrze pracowała, możliwości pełnego wykorzystania swych kwalifikacji i uzyskania równorzędnych lub lepszych zarobków. Znaczna część 11-tysięcznej załogi skorzystać będzie mogła z ofert zatrudnienia w dotychczasowych swych warsztatach pracy, które przejmie Stocznia Północna lub inne, w tym nowe przedsiębiorstwa, m.in. spółki. Kto będzie tego pragnął, uzyska oferty pracy w Gdańskiej Stoczni Remontowej, w Stoczni Północnej w Gdańsku lub Komunie Paryskiej w Gdyni.
Zarazem przedstawi się załodze Stoczni Gdańskiej do wyboru oferty 30 tysięcy miejsc pracy, które są wolne na obszarze województwa gdańskiego. Stworzone też będą możliwości przekwalifikowania się na koszt państwa. Od 2 listopada działać zacznie specjalnie zorganizowana na wielką skalę służba pośrednictwa pracy. Osoby, które od razu podejmą nowe zatrudnienie, będą miały z natury rzeczy większy wybór miejsc pracy, a w okresie wypowiedzenia osiągać mogą podwójne dochody ze starego i nowego miejsca pracy. Przewiduje się zakończenie budowy tych statków, których produkcję rozpoczęto. Ulokowane w byłej Stoczni Gdańskiej zamówienia przekazane zostaną do innych stoczni. Dobranoc Państwu.